Spocznij. Kolejno. Odlicz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Spocznij. Słuchajcie, mobilizacja taka jak przed występami. Chciałem to utrzymać, chciałem taki troszeczkę ułański drill. No, dzień wyjątkowy. W ten sposób gościmy, ale wszyscy wiedzą, jak mniej więcej scenariusz dzisiejszy będzie wyglądał. Dosiędziemy Rumaków, przejedziemy przez wieś ze śpiewem na ustach. W lesie oczywiście będzie partyzantka, rannych nie zabieramy, pamiętajcie. Dojeżdżamy do Koliby, tam następuje popas, śniadanie. Śniadanie patriotyczne, w barwach oczywiście narodowych, biało-czerwonych. Będzie posiłek w tych barwach i będzie posiłek w barwach naszych klubowych, czyli żółto-zielonych, jeżeli ktoś nie wie, jakie to są barwy.
Cześć wszystkim, witam Was. Dzisiaj jest 11 listopada 2020 roku. Jesteśmy w lesie na Kolibie. Przyjechaliśmy sobie tutaj na patriotyczne śniadanie, bo dzisiaj jest dzień odzyskania niepodległości. Właśnie jest ognisko, ludzie przygotowują jajecznicę. No bo ogólnie rzecz biorąc przygotowujemy właśnie posiłek. Część z nas przyjechała konikami na tą Kolibę, część przyjechała samochodem jako obstawa logistyczna. Część ludzi będzie się zmieniała na konikach. Czyli jedni wjechali do Koliby, a część będzie inna wracała z Koliby do Deresza. Tak to sobie wymyśliliśmy dzisiaj. Jestem między konikami właśnie. One też mają patriotyczne śniadanie. Jedzą sobie sianko. Smacznego wszystkim!